Felipe. Decyduje się na strzał i... No, około metra nad poprzeczką. Nad poprzeczką. Taktyka już na samym spotkaniu. Przynajmniej na pierwszą połowę i na ten wynik jest. A mamy 26 minutę. Wynik bezbramkowy. I próba dośrodkowania. No to będzie bardzo niebezpieczne. No i czysto, czysto tutaj patrzy. Ale sędzia się zastanawiał. Szymon Kuźma. Taki bilet. Uwaga. Uderzenie gol. Ale tam był rykoszet. Tam był rykoszet. Ta piłka, nasze wrażenie, nie szła w światło bramki. No i niestety. Kompletnie to nie wyszło. Będzie głęboko dośrodkowy Wozikiewicz. Piłka przeszła, zamieszanie w polu karnym, ale wybija Orpik. Żebrecki. Będzie też próbował dośrodkowywać. Bardzo głęboko. Tam Mich. Przyjmuje piłkę Felipe do Kuźmy. Felipe na wysokości pola karnego, dośrodkowanie płasko i bardzo dobra próba Kuźma. To zrobił właśnie w Michałowie, uderzył po długim słupku z tej pozycji. Przeskakuje Radaszkiewicz, Felipe próbował nisko tam posłać. Ale to był dobry pomysł, żeby tam gdzieś przez mur się przebić. O, tutaj błąd, ale chyba Przemek Żebrowski zdąży. Zobaczmy, dwóch na jednego. Wraca Bernatowicz, już mamy dwóch na dwóch. No i zanurkował tam zawodnik. Pokazuje gestem wymownym. Pressing, panowie. Powinniśmy tutaj wychodzić wyżej. To my przegrywamy ten mecz i Felipe przejmuje piłkę. Niestety stracił za moment Brazylijczyk. Radaszkiewicz. Dobrze zostawił się. Felipe. Strzelaj, Felipe! Aj, nad poprzeczką. Zobaczmy, Mich w pojedynku z Twarowskim. Twarowski, ale jednak Mich. No Mich jest dzisiaj bezbłędny. Mich przypomina mi Franka Baryżiego na przykład. Ale uwaga, to jeszcze nie koniec. Teraz reakcji Jagiellonii pod koniec pierwszej połowy. Już pole karne. Oj, bardzo blisko. Bramka ze stałego fragmentu Jagiellonii i od tamtej pory chyba możemy powiedzieć, że ta przewaga LKS-u stopniowo wzrastała i... I tak się zakończyła ta pierwsza połowa. Już Hubert tutaj przeanalizowałem zasad. Porolski. Kuźma przedłuża podanie do Maćkowskiego. To jest pierwsze piłki do Felipe. Radaszkiewicz do Żebrowskiego. Bardzo szybko napadzona akcja LKS-u. Maćkowski zgrywa do Żebrowskiego. Żebrowski wprost w ręce Piekutowskiego. Ale naprawdę świetna, dynamiczna akcja Łomżyckiego Klubu Sportowego. Tak zaczyna i będzie to kontynuował, to jestem spokojny. Uwaga. Będzie strzał i nie ma bramki. Nie ma bramki. To tutaj to obrońca obronił tę piłkę, nie bramkarz, więc mamy minutę gry i już druga. Bardzo dobra sytuacja. Grający z numerem 8. No i groźna sytuacja. Rosiak. No i nie było tam faulu. Uderzenie z dystansu. Oj! I musi parować Piekutowski. Ale ta piłka tak falowała. Cały czas mimo... Szybko zgrywa Felipe, zobaczmy. Próba dośrodkowania, uderzenie. Wybija piłkę głową, defensywa Jagiellonii. Radaszkiewicz przyjmuje piłkę klatką. No i faulowany i będzie mieli rzut wolny. Będzie wykonawcą, no i będzie to Maciek Radaszkiewicz. Oj, bardzo ładny strzał na krótki słupek, ale na miejscu Piekutowski. Podanie do Kuźmy. Kuźma już polu karnym. Nieudane drobnięcie Szymona Kuźmy. Fiderski. Dośrodkowanie. Oj. I próba uderzenia nożycami. Dośrodkowanie. I gol! Tak, Rafał Maćkowski, mamy Nikto, chłodna głowa. Ale nie no, Kuba, my zasłużyliśmy na dwie bramki w tej drugiej połowie. Robiliśmy jedną, ale tak, ale teraz, biorąc pod uwagę zmiany, które trener Błaszczyk przeprowadził, no nie mamy innego do tej bramki. Ale trzeba Łukasza Szpiderskiego za piękne dośrodkowanie. Tak, ale to jest środek pola, Gielonia oddała nam środek pola. Zdecydowanie są zmęczeni. Ale byłoby idealnie, gdybyśmy wykorzystali tą grę w przewadze i tą przewagę mentalną. Ozga, świetne podanie.
No i sam będzie musiał strzelać. No, nie miał innego wyjścia. Miejsce, cała strefa Lita Świderskiego, może się rozejdzie, może przejść po stopniku kilkanaście metrów. Jagiellonia już głęboko cofnięta, no już teraz zdecydowanie broni wyniku, no to już za bardzo nie ma potencjału na to, aby... No i to mnie nie dziwi, grają w dziesiątkę, ta druga połowa to jest ewidentna dominacja drużyny Łomżyckiego Klubu Sportowego. Jesteśmy w gazie, zobaczmy, Radaszkiewicz zgrywa szybko do Kuźmy, Kuźma wchodzi w pole karne, nie było żeby Kuźmy... Kuźmy, gol! 2-1! Szymon! Kuźma! Ale rozegraliśmy tą drugą połowę perfekcyjnie i wykorzystanie tej przewagi. To, co mówi Jagiellonia, jest całkowicie podłączona w tej chwili. Oni chodzą jak już taki, po dwóch poddaniach bokser, który właściwie tylko chce dotrwać ostatniego gongu, ale tutaj dostali gonga przed tym ostatnim gongiem i prowadzimy 2-1. Hubert, ale to jest zdecydowanie zasłużone prowadzenie Łomżyckiego Klubu Sportowego. Teraz jak najszybciej zamykać te próby ataku rezerw Jagiellonii i zamieszanie! Oj, interwencja Melo w ostatniej chwili. Próba przewrotki. Ale sędzia odwizuje rzut wolny. Było gorąco. No i koniec! Brawo, Alkes! Tu naprawdę... Bardzo cenne trzy punkty! Na koniec chcemy przypomnieć o wyjeździe do Bełchatowa. Pamiętajcie, Facebook, profil LKS-iacy.